Dzień dobry Państwu, tu Kazimierz. Jesteśmy, zgadnijcie Państwo, gdzie jesteśmy. Co to jest? Tak, skocznia narciarska. Tak, w Harachowie. Znajdujemy się w Harachowie. Jedna z największych skoczni w Europie. W Europie. I tu jest Pola, tu jest Ula. O, one też będą skakały na nartach. Nie? Nie? Bo to jest raczej dla chłopców. To dziewczyny nie uprawiają sportu skoki narciarskie. No i proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna ta skocznia, że tylko popatrzeć, to mamy zawrót głowy. Jak się mówi po angielsku zawrót głowy? Nie wiem. No, że kręci się w głowie. To, no, że tylko popatrzeć, to się kręci w głowie, a co dopiero tam skakać z takiej wysokości, to ja bym się nawet za 1000 złotych bym nie skoczył. A ty za ile byś nie skończyła? Ja bym nawet za 10 tysięcy, za 100 tysięcy bym nie skoczył. Bo bym się bał, że połamie ręce, nogi. No i tu jest taki wyciąg i tam można wjechać na samą górę. Tu są reflektory, bo jak zimą ciemno się robi szybko, to jest reflektory świecą. A i po lewej stronie skocznia jest mała skocznia, żeby młodzież mogła trenować. No i tu jest taki wyciąg, lift, można wjechać tam na samą górę. No, także tu jest pięknie, tu się ożenić. Nie? Także Harachów znajduje się niedaleko od Jeleniej Góry, od Cieplic, od Pakoszowa. Tylko trzeba przejechać Jakuszyce i już jesteśmy. Już tu jesteśmy. Piękne miejsce. Podejdziemy tam blisko? Piękna pogoda, słoneczko świeci. O. I tam startuje z wysokości zawodnik i tam się wybija z progu, tam gdzie jeszcze są te deski, to tam musi wybić się w powietrze zawodnik i leci w powietrzu, leci i musi spaść na tym skośnym. Nie może spaść tutaj, bo by mógł się zabić, zranić, połamać. Musi wylądować na zboczu. Rozumiesz? Rozumiecie? Tak. Że musi na tym zboczu wylądować. Nie może za daleko skoczyć. Zobaczcie tam po lewej stronie cyferki. W takich żółtych kółkach. Pola, Ula, umiecie przeczytać? Tak. 218, 219, 220 metrów.
No, dziewczynki, niech zobaczą, jak to wygląda. Jak to narciarze mają. Jaki mają stres, żeby z takiej góry wyskoczyć w powietrze i lecieć to jest. Bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. Dobra, chodźcie już z powrotem, bo tam kleszcze mogą być. Tam mogą być kleszcze. No po pola break. Hamulec. Co nie można zahamować? Nie można zahamować. No. Co to znaczy? Zahamować, że break. Not possible to break. Może spalić. No. To na razie tyle. Pa, pa, bye, bye.